Witam jak zwykle, Michał z portalu Władek.pl. Dzisiaj rozmawiamy z panem Stanisławem. Płyniemy właśnie na dorsze holownikiem Neptun. Panie Stanisławie, jak często pan pływa? Ile razy już może? Tak, się spytam. No teraz troszkę rzadziej, nie? Ale przedtem to tak 2-3 razy w miesiącu. 2-3 razy w miesiącu, ale to przez cały rok w kółko? Czy są jakieś takie okresy, gdzie częściej, a gdzie nie, wcale? Prawie cały rok. No tak tego, bo kilka razy no, w miesiącu. Więcej czas pozwalał, między tego to bywało inaczej troszkę, ale teraz no wiekowo nawet, no nie, ale często gęsto. Czyli mogę rozumieć, że tak około 100 rejsów ma pan za sobą, co? Czym nie więcej. Czym nie więcej. Jest pan jedną z pierwszych osób, które pływały w ogóle tutaj z panem Wiśniewskim na dorsze. Może pan powiedzieć coś o tych początkach, które były, no nie wiem, no 15 lat temu, jak nie 20? No. Próbował na mnie, jak tego, bo przedtem łapał na sieciami, a później nawet karstwo, no i na wasze 65 przeważnie, bo od tego żeśmy zaczynał, nie? I na tym często, gęsto pływałem, później no na tych ostatnich jednostkach, na tych, to co pływamy teraz, no na Neptunie przeważnie, nie? Ale przeważnie na Neptuna albo na kapitana. Rozumiem, że początki na tym WA 65 to pewnie 95 rok, czy coś wcześniej? Tak, jakoś te lata były, no ale to trudne były sprawy, ale tak zaczynał, no od czegoś trzeba było zacząć, tak czy nie? A i niech pan mi opowie na pytanie takie, kiedyś było więcej tych ryb, one były większe czy teraz? No bo ma pan jakąś taką perspektywę tych 20 lat. No kiedyś były inne sprawy, no teraz są inne sprawy, nie, ale kiedyś ładne sztuki się ciągnęło, no tak samo tak jak i teraz, no zależy, no gdzie jakie łowisko, no. Często się zdarza coś takiego, że nie wiem, złowi się jako przyłów jakąś troć, czy jakąś inną rybę, czy? No, belona, łosoś może, filamy tam łapią niektórzy, bo kolegów było nieco, złapali łososie ładne, nie, ale no różne, bo tak to flądre, nie flądre, tam belona, nie belona, no na pewno. Dobrze, ostatnie takie moje pytanie o chorobę morską, bo też robię taki reportaż o chorobach morskich, bo ja takową posiadam. Jakiś patent ma pan na chorobę morską, albo może pan się coś dowiedział ciekawego od innych uczestników rejsu kiedyś? No nie no, jak ktoś ma chorobę morską, to aviomaryn wziąć najlepiej, albo coś ciepłego napić się, albo zjeść, no przeważnie to, bo ja to nie znam tej choroby morskiej, bo tego jeszcze nie miałem, no. A to ciekawostka, bo słyszałem, że prędzej czy później każdego dopada. No zależy, no jak, przepraszam bardzo, ale nie będę pokazywał, no. To dopadnie, ale jak tak, to nie, chyba jak, no mają, no, koledzy tak samo wczoraj mieli, nie, to też mieli tam nie za bardzo, no ale to zależy kto jak ma, no. W pana odczuciu największa frekwencja, czyli najwięcej złowionych ryb zależy od jednostki, czy bardziej od szypra? To zależy, no na jakie łowisko, no jest jak ławica jakiejś ryby jest, to no to się łapie ładnie ryby, nie, ale no, zależy od tego, albo jest branie, albo nie ma brania, bo jest tak, że nie ma, jest ryba, a nie ma brania, no, ale mnie się jeszcze nie zdarzyło, żebym bez ryby nie wrócił do portu, no. Niech pan powie jeszcze nam, kiedy najlepszy jest miesiąc na te nasze tutaj dorsze bałtyckie? No, miesiąc to jest każdy, jak miesiąc, no. Każda pora jest dobra, no. Chodziło o to, że my, no, jak jest ryba, to się ciągnie, no wiadomo. No. Rozumiem, ale czyli nie ma czegoś takiego, że nie wiem, listopad, grudzień, czyli takie miesiące, w których ta ryba jest też wyciągana przez castingowców z plaży, że wtedy ona jej jest tutaj też więcej. Nie ma czegoś takiego stricte sezonu w połowach na dorsze, typowo na morzu, pewno. Nie, to może być i czerwiec, i lipiec, i listopad, czy grudzień. No to nie ma tego, bo zależy, no. Tylko pogoda jest bardziej sprzyjająca. No, jak jest sztorm, wiadomo, no. To jest kilka tego, no, rodzaju, no. Dzisiaj mamy bardzo fajną pogodę, bo 2 stopnie w skali Beauforta, ma być do 4 niby, zobaczymy zresztą w praktyce. Na razie jesteśmy blisko brzegu, więc te fale nie są za duże. Mógłby pan powiedzieć jeszcze coś o swojej takiej życiowej rybie, największej, albo której najbardziej trudno dawało się wyholować? U mnie na razie, mój rekord, 26 kilo dorsz, no ale tam są różni, bo po 15, po 12, 10, 8, 7, no różnie to zależy, no. Ale największa była ryba, no 26 kilo.
26 kg to rozumiem, że to już no ponad grubo ponad metr. 1,20 m. 1,20 m, no to już jest kolosalna ryba. I jedno słowo jeszcze o takich największych rybach. Czy je warto wyciągać i brać ze sobą w cudzysłowie, czy zwracać morzu, bo to i tak to mięso jest po prostu stare? Nie, to każda ryba jest tego, bo to nie jest woda jakaś stojąca, że ona tam jakimś mułem tego, że tylko każda ryba jest dobra. Czy ona ma 1,20 m, czy 10, czy 15 kilo, czy 20, czy 2 kilo. Każda ryba tak samo smakuje i... Tylko no ta pana życiówka to na patelnię nie wejdzie. No nie. Trzeba porcjować i to trzeba tak dobrze porcjować, żeby, albo kupić dużą patelnię. Piękną mamy dzisiaj pogodę, około 4 stopni na plusie, potem będzie trochę lepiej, mamy trochę mgły. Zauważył pan jakieś różnice w pogodzie i w braniach ryb? No nie, no bo jak nie ma zerowa, jest jakaś pogoda, tylko chodziło o dryf. Jak nie ma dryfu, no to jest troszkę nie bardzo, a jak jest dryf, no to jest bardzo dobrze, no bo tak zero czy tam coś jest z Kalipoporta, no to wiadomo, nie ma dryfu, no. To trzeba tak kombinować, żeby te ryby jakoś złowić i złapać. Dobrze, ostatnie pytanie. Co pan myśli o nakazach, zakazach wędkowania na więcej haczyków niż 2, czy wyciągania większej ilości ryb niż 7? Bo to taki troszeczkę martwy przepis jest. Co pan może na ten temat powiedzieć? Tak samo od siebie. Co pan o tym myśli? No nie, no jak nie więcej haczyków, to więcej się człowiek plącze, no tak czy nie. No. To tyle, co powinno być. To nie ma czy 1, czy 2, czy 3. No ale złapać, jak ma wziąć ryba, to będzie jeden haczyk, będzie jeden pikier z kotwiczką. To nie ma różnicy. Bo tak to jest. Rzeczywiście, ten złapie 10 haczyków na zakładać, jak się nikt nie złapie. No. Dobrze, i teraz takie jeszcze pytania a propos tych haczyków i tych przywieszek. Częściej na pilker bierze ryba, czy na przywieszkę? To zależy, nie? Nieraz na przewieszkę weźmie, a nieraz i na pikiera. Zależy, jak się rybę atakuje, no. I o trzeba denerwować. O to może chodzi. A w pana przypadku, ile najwięcej brań było, na pilker czy na przewieszkę? To różnie, to jak wczoraj, to więcej złapałem na przewieszkę niż na pikiera, no. Ale to jak to mówię, to nie ma roli. Wczoraj pan też tutaj był, czyli rozumiem, pan miejscowy? No nie, ja jestem z Warszawy, tego, ale no ja jestem stałym bywalcem. Dziękuję ślicznie za wywiad. Proszę bardzo, dziękuję bardzo również.